włoska magia w powietrzu. Ferrari z pierwszego pola? Czy obroni to do pierwszego zakrętu? Zobaczymy, jak sobie poradzi Filip. Kasper Piekarczyk, co, skąd to imię Filip poleciało, nie pamiętam. Ale dobra, Saivu, Quiet, kierowcy Red Bulla. Niestety nie udało się ani jednemu, ani drugiemu, a tam to wszystko się Tomek Białkowski wmieszał. Bardzo dobrze wyszedł tego kierowca Alfa Romeo, chociaż tutaj już wrona odgrywa się na kierowcy Alfa Romeo. No Sauber nie radzi sobie w tym momencie najlepiej. Jeszcze trochę tej haczy żwiru w ogóle. Wojtkiewicz będzie atakować kierowcę do zakrętu Tosa. No, ale ostatecznie tutaj obronił się kierowca Alfa Romeo. No tam z tyłu jakieś przemieszania małe pomiędzy Williamsem a Alpiną. Wychylał się mocno od tej lewej strony. Jeszcze poczeka, jeszcze wyczeka, ale widać, że ma chrapkę na to, żeby jak najszybciej znaleźć się przed tym bolidem. No bo jednak uciekają mu troszeczkę z przodu. Aj, kontakt! No, musiał agresywnie. A my już wracamy do wyścigu, który w tym momencie po restarcie wznowił nam kierowca Ferrari prowadzący. No ale tutaj już widzimy, że Red Bull nie odpuszcza i do jedynki to chyba Red Bull wyjedzie z prowadzeniem tego wyścigu. Tak jest, bardzo długa tutaj wariantę Bassa i na niej potrafił napędzić się dosyć mocno, złapać tą strugę. W tym momencie drugi Red Bull też bardzo blisko. Tomek Białkowski już trochę tam traci. Ferrari jedno wyleciało poza wyścigiem. Wojtkiewicz również poza wyścigiem. Wirtualny samochód bezpieczeństwa na torze w tym momencie. Vettel gdzieś tam poleciał. Na hardach na pewno da się wytrzymać, więc takie AMG, czy też oczywiście Paweł Susek, może wytrzymać tym swoim Mercedesem i jeszcze może wygrać w tym wyścigu. Zobaczymy, jak tutaj się będzie bronić kierowca Ferrari, który jest naciskany przez wronę, ale on naciska w ogóle Świetlickiego. Nic z tego nie wyszło. Tomek Białkowski gdzieś tam poleciał, trochę zmieniał linię chyba tutaj wrona na tym wszystkim. Nie wyszło to najlepiej. Kuba jeszcze gdzieś tutaj szuka drogi, bo po żwirze leci. Haubica na tym wszystkim zyskuje. Zyskują kierowcy, którzy byli z tyłu. Haubica szukał miejsca tam, gdzie niestety niekoniecznie było w najlepszej możliwości to. No, Kaczitka też się tutaj w tym momencie czai. Naprawdę dużo zamieszań, jeżeli chodzi o tam kraj pierwszej dziesiątki, bo tam znalazł się m.in. Susek, znalazł się m.in. Haubica. No i tak to wygląda, że to jest tych dwóch takich bardzo solidnych kierowców, ale i Kaczorowski w sumie jest solidnym kierowcą, co by nie powiedzieć. Kierowcę, ej, uderzenie poszło, ze strony tam. Seby w ogóle, ależ co tu się poleciała wydarzyło? Poleciała Alfa Romeo, no naprawdę. Zobaczmy, czy kierowca w ogóle był w stanie to przeżyć. No to jest niestety no taki poligon normalnie wojskowy dla Seby. Walka w pierwszym zakręcie, Piekarczyk kontra Świetlicki. No i w tym momencie górą po kontaktach jest Ferrari, chociaż od zewnętrznej ta będzie miał wewnętrzną, kierowca Red Bulla nie. Ostatecznie jednak górą kierowca rodzimej widowni. To, co się dzieje w lusterkach Red Bulla, może mrozić krew w żyłach. Jeżeli Darku mówi, że uspokoiło, to jest czterech kierowców, trzech dziesiątych, no to musisz być albo bardzo naiwny, albo bardzo odważny z tą tezą. No i w tym momencie zamiana w Red Bullu. Wrona raczej bywał w tamtym sezonie kierowcą numer jeden, co by nie powiedzieć. Quiet z trójką, Tomek Białkowski z trójką, Haubica również i AMG w tak zwanym międzyczasie również otrzymywał karę w postaci 3 sekund, a w tym momencie Kaczorowski korzysta z cudownego systemu redukcji oporu aerodynamicznego na prostej. Na razie bez zmian. Kaczorowski coraz bliżej, no nie wiem, Świetlicki jakby gdzieś nam się tutaj pogubił po prostu, no przecież miał taki świetny występ po tym restarcie, widzieliśmy ten manewr, przejęcie prowadzenia, a teraz no gdzieś to tempo po prostu mu się schowało i musi teraz bronić się przed Białkowskim i przed Kaczorowskim, ależ to wygląda, no naprawdę Webster, sześciu czy siedmiu kierowców bardzo, bardzo blisko siebie. To pokazuje, że ten tor ma swoje specyficzne zakręty. No i teraz ewidentnie no, Tomasz Białkowski ładnie odfrunął. Walka tam z przodu. Haubica kontra Skrzypek na korzyść Skrzypka w tym momencie. Także Haubica, no mimo tego, że jeszcze kilka okrążeń temu prowadził, no to stracił już te dwie pozycje, więc będzie szukał tego tempa w tym momencie.
Więc zobaczmy, jak restart się przeprowadzi kierowca Mercedesa. Kaczorowski nic tego, nic owego na trzeciej pozycji, skrzypek na czwartej. Zobaczymy, jak ci panowie sobie poradzą, bo oni tak raczej próbują się do tego podium w końcu doczłapać w tym sezonie. W pierwszej rundzie się nie udało, zobaczymy, jak będzie w drugiej. No i tam za nimi też się mocno już kotłuje skrzypek, haubica, bagieta, to są kierowcy, którzy tutaj walczą cały czas, no Klipper, Białkowski, Wrona. Trzyma tą pozycję w tym momencie Ferrari, ależ tu agresywnie próbuje Piekarczyk zaatakować, no nie daje się Mercedes, wypchnięty teraz Kacper, bardzo mocno wypchnięty Kacper Piekarczyk. No sędziowie wzruszyli ramionami i powiedzieli, no cóż, no takich rzeczy się nie robi, są to jedne z najgorszych manewrów, a w tym momencie bagieta po leciutkim dotknięciu bolidu Red Bulla doprowadzi do stanu używalności, zrzuci ten żwir i to wszystko, co się przykleiło, potencjalnie kontakty pomiędzy kierowcą Astona Martina i Alfa Romeo. No i mamy z przodu zamianę miejsc, Kaczorowski w końcu to zrobił, 25 lapek. Praktycznie. Nie, jeszcze ma DRS. 6, jeszcze tam haubica w tym momencie atakuje i z rezultatem pozytywnym, jeżeli chodzi jeszcze jedno miejsce, ależ naprawdę ten człowiek, on po prostu nieważne, czy chce wyprzedzić dwóch czy trzech, dawaj, podkręcamy 9 bieg, po prostu wrzucony. Pozdrawiam bardzo serdecznie, 23 osoby w tym momencie na czacie, to dużo, przywykliśmy raczej do coś koło 10, a w tym momencie 12 punktów będzie chciał zapisywać na swoje konto na ten moment Tomasz Wrona. Był szeroki, na tyle szeroki, że uderzył w niego, skrzydło tutaj jest mocno obite, nie ma w ogóle prawej osłony przedniego spoilera, więc to naprawdę będzie kwadratowa jazda ze strony kierowcy. Ależ Ferrari nie może. Podpalił się tutaj. Nie może, sorry Webster, ale po prostu nie mogę wyjść z zachwytu. Co tutaj robi dzisiaj Niemirowski? No pogromca Piekarczyka, który no w tej chwili popełnił dosyć duży błąd. A w tym momencie Kacper Piekarczyk wyprzedza Anię. Tutaj zjechał do boksu, a mamy wielką walkę między Mercedesem a Alpiną Pirattelli i na ten moment górą Niemirowski. Tam jeszcze Kuba 808 korzysta do sekcji Aqua Minerali. Jeszcze w ogóle drugi Williams na tym wszystkim skorzystał, więc Williams chyba tej na holu jechał. Jak się wśliźnie, to nie jeden na dwa punkciki, no to jest ważne dla niego, on w tym momencie o to walczy, no tak samo jak Tomek Białkowski walczy w tym momencie o pozycję numer 4, haubica o pozycję numer 6 chciałby, ale Niemirowski pokazuje mu, kto tu rządzi na ten moment. I wyjeżdża już na prostą startu mety kierowca McLarena i to Kaczorowski wygrywa drugą rundę splitu pierwszego World League Skrzypek Players. Drugi, naprawdę świetny występ kierowca Astona Martina.